STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Gdy rozmawialiśmy przed meczem, mówiłeś, że trenowałeś w ostatnim tygodniu rzuty karne. I faktycznie. Udało ci się dzisiaj wybronić. No tak, tyle tych rzutów karnych jest przeciwko nam dyktowanych, że musimy po prostu pracować nad tym na treningach. Ja też pracuję, zostaję po treningach. Jakieś tam zakłady robimy z chłopakami, także tutaj to zaprezentowało i udało mi się obronić ten rzut karny. Bardzo ważny. Pogoń postawiła dziś przed Wami ciężkie warunki? Tak, tak. Pogoń dzisiaj postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Długo nie umieliśmy strzelić tej pierwszej bramki. Pierwszą strzeliliśmy, udało się. Druga to był typowy błąd obrony Pogoni. No i jedyne co martwi to, że ten rzut karny był przeciwko nam podyktowany i że znowu w końcówce straciliśmy bramkę. Ja bym chciał zagrać na zero. No ale nie dało się. Ważne jest to, że wywozimy tutaj 3 punkty, bo naprawdę na Pogoni dzisiaj był bardzo ciężki teren. Górnik Zabrze liderem Ekstraklasy, to brzmi dumnie? Tak, tak, ale ja jakoś tam próbuję się tym nie podniecać i tak dalej, bo liga jest długa, w Ekstraklasie nie ma słabych drużyn, także teraz liczy się, dzisiaj się jeszcze pocieszymy na pewno, ale od jutra liczy się tylko Piast i kolejny mecz, w którym na pewno będziemy chcieli dać się wszystko. Właśnie, następny mecz zagramy z Piastem. Czy z Paniówek wybierze się na ten mecz liczna grupa Twoich fanów? No na pewno, jak zawsze, bo wiem, że na każdym meczu jest praktycznie pół wsi i 3/4 gminy. Także będą na pewno mi kibicować i liczę też na ich wsparcie i na pewno pokażemy wszystko, co umiemy. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.